Reset Obywatelski. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie w programie Azja Inkognita w Resecie Obywatelskim. A witam w moim imieniu, ja się nazywam Blanka Dżugaj oraz Maćka, który dzisiaj program realizuje. Maciek jest nieustającą dla mnie podporą, nie tylko w trakcie programu, także Maćku, bardzo Ci dziękuję i fajnie, że dzisiaj z nami jesteś. Marian Balcerek jest sponsorem dzisiejszego odcinka i Marianowi też bardzo serdecznie dziękujemy. To dzięki Wam, drodzy widzowie, którzy na nas wpłacacie, możemy funkcjonować, możemy istnieć i się rozwijać, a planów rozwojowych jest bardzo, bardzo dużo. Już niedługo będziemy mieli dla Was pewną niespodziankę, dopinamy szczegóły, także jeśli ktoś jeszcze oprócz Mariana, pana Mariana chce nas wesprzeć, no to tutaj na dole właśnie Maciek pokazuje, jak to jest możliwe. Mamy między innymi Patronite, organizujemy poszczególne zrzutki, więc obserwujcie nas. No i poprosimy, żebyście nas też wspierali, jeśli doceniacie to, co robimy. Pewnie zaraz siostra Dorota się pojawi i powie słusznie, łapka w górę, jeśli się komuś podoba. O, tutaj widzę, że jest, no właśnie, siostra Dorota już jest, łapki w górę prosi. Ja też bardzo proszę, jeśli Wam się podoba. Ben Kruczek już opisze nawet komentarz. Było kiedyś taka seria Mitologii Świata, mam sporo tych książeczek, nie wszystkie przeczytałam. Była, ja też mam sporo tych książeczek i też nie wszystkie przeczytałam. U mnie też ciepełko. No, u mnie też. Dzisiaj był bardzo dobry dzień, chociaż spędziłam go głównie na spotkaniach online'owych. Dires 12. O, dawno mnie to nie było. Będzie z tydzień, prawda, Dires? Chyba jakoś tak. Dobrze, przepraszam za troszkę, za małe opóźnienie, a trochę kwestii technicznych. No, bez wchodzenia w szczegóły. Dzisiaj mówimy właśnie a propos mitologii świata. Dzisiaj mówimy, bardzo dużo będzie o religii, troszkę o mitologii, znaczy troszkę, całe pół odcinka będzie o mitologii. Druga część, zobaczymy jak długa. Opowiem Wam o święcie szyickim, bardzo ważnym święcie szyickim, które dzisiaj się rozpoczęło, ale które de facto, można powiedzieć, że rozpoczęło się już kilka dni, a nawet tygodni temu, bo wiąże się ono z pielgrzymką i właśnie dzisiaj ta pielgrzymka została zakończona. No dobrze, więc kosztem to za godzinkę mniej więcej. Dires 12, religia, mitologia to to samo. No można i tak to ująć, oczywiście. Mira Walkiewicz, dzień jeszcze letni, dobry. Dokładnie tak, czuję się co prawda tę jesień, ale takiemu wrześniowi ja mówię stanowcze. Tak. Dobrze, zaczynamy w takim razie. Zapraszam mojego i waszego gościa, jest nim dobrze znany stałym widzom Krzysztof Gutowski. Uznałam, że ponad 5 tygodni bez Krzysztofa to jednak trochę za dużo, w związku z czym czas najwyższy. Dzień dobry, Krzysztofie. Dzień dobry, dobry wieczór. Nazywajmy rzeczy po imieniu, opóźnienie jest moją winą, także od razu informuję moich antyumiejętności technicznych, także tak wyjaśniajmy do końca. Ja chciałam do tego... Nie, żeby nie było na realizację resetu, to... Dobrze, dobry z Ciebie człowiek. Dobry z Ciebie człowiek, Krzysztof Gutowski, religioznawca i indolog. I mój serdeczny przyjaciel przy okazji. Dobrze, Krzysiu, no to w takim razie dzisiaj mamy rozmawiać o wierzeniach praindoeuropejczyków. Myśmy tak zapowiadali kiedyś ten temat, wreszcie możemy do niego wrócić w pierwszym, w nowym sezonie odcinku Azja Incognita. Na półtora miesiąca, nawet mniej przed urodzinami programu. I teraz tak, język, w którym prowadzimy tę rozmowę, no to język słowiański, ale też indoeuropejski. Jeśli chodzi o jego europejskość, no to myślę, że tutaj wątpliwości nie ma. Natomiast dlaczego to
Indo się pojawia w jego nazwie. Skąd wiemy, że na przykład tak odrębne języki jak, zacznę od bengalskiego, ale też irlandzki czy starożytna greka są ze sobą spokrewnione? Tak, oczywiście rozmawiamy po polsku. Polski jest jednym z języków słowiańskich. Z kolei języki słowiańskie są częścią tej wielkiej rodziny języków indoeuropejskich. I skąd wiemy? No, tutaj musimy trochę sobie popatrzeć historycznie, jak to w ogóle było z tym przyglądaniem się językom. Już tam gdzieś, nie wiem, XVI-XVII wiek zaczęto zauważać pewne podobieństwa. Zaczęła się gramatyka, czy w ogóle powiedzmy badania jakieś porównawcze między językami. Natomiast przede wszystkim były to języki biblijne, tak? Gdzieś tam kwestia hebrajskiego, aramejskiego. Podobieństwo łaciny i greki dostrzegali już starożytni, także tutaj było już jakieś takie przekonanie, że języki mogą być ze sobą spokrewnione. Natomiast to, co przeważyło tutaj szale, jeśli chodzi o badania i odkrycie tego zjawiska indoeuropejskości, to tak naprawdę pojawienie się Brytyjczyków w Indiach. Ponieważ kiedy Brytyjczycy pojawili się w Indiach, już wielokrotnie nam się zdarzało, że różne zjawiska, o których rozmawialiśmy, właśnie musieliśmy tłumaczyć tym, że Brytyjczycy zaczęli porządkować to, co tam zastali. I nie inaczej było w tym przypadku. To znaczy zaczęto badać języki, które się tam pojawiały, również ten język klasyczny indyjski, czyli sanskryt. I w 1786 roku pojawiła się wypowiedź, referat prawnika, ale pełniącego tutaj również funkcję badacza w Indiach, Williama Jonesa, Sir Williama Jonesa, który w swoim wystąpieniu dla Towarzystwa Azjatyckiego w Kalkucie wtedy stwierdził, że sanskryt jest językiem szczególnym, niezwykle wysublimowanym, bardziej skomplikowanym niż łacina i greka, ale ze względu na podobieństwa gramatyczne i słownictwo musi on chyba być z tą łaciną i greką spokrewniony, a gdyby tak się temu poprzyglądać, to również spokrewniony jest z językami perskimi, tak? W sensie z językami irańskimi. I to był taki moment przełomowy, kiedy postawiono tezę, że języki Indii i języki Europy są ze sobą spokrewnione. To oczywiście był punkt wyjścia, bo ta teza została podchwycona i później te badania prowadzono i powstała taka wielka dyscyplina wiedzy, jaką jest indoeuropeistyka. Natomiast no, na podstawie przede wszystkim właśnie tych podobieństw leksykalnych, czyli w zakresie słownictwa, rdzeniów czasownikowych, i też gramatyki, nie wiem, chociażby końcówek gramatycznych, tego typu rzeczy, no osiągnięto takie przekonanie, że rzeczywiście większość języków europejskich, języki północnych, centralnych Indii oraz języki irańskie są ze sobą spokrewnione, co zresztą doskonale widać w bardzo wielu, prawda, przykładach. Mamy, nie wiem, sanskryckie agni, nasze ogień, ignis. Także jest to widoczne w bardzo, bardzo wielu różnych sytuacjach. Można sobie dosłownie gdzieś tam wpisać jakąś indoeuropejskość w Google'ach i takich tabelek ze słówkami wyskakuje bardzo wiele. Widać to też w terminach pokrewieństwa oczywiście, w liczebnikach. Także to był ten element podstawowy, ale też w gramatyce, tak, w odmianie być. No, jest to widoczne. To oczywiście doprowadziło do tego, że te badania nad indoeuropejskością się mocno zaczęły rozwijać. Stwierdzono, że skoro one są spokrewnione, to musiał istnieć jakiś język, z którego one się wywodzą, i postawiono tezę o istnieniu języka indoeuropejskiego, praindoeuropejskiego. No, a skoro był taki język, to musiał istnieć też lud, który nim mówił. Stąd też obecność praindoeuropejczyków w tym naszym kontekście. To, czy tak naprawdę musiał istnieć taki konkretny lud, to pewnie będziemy o tym sobie dzisiaj mówić. Natomiast dzisiaj indoeuropeistyka to nie jest tylko dyscyplina związana z językiem, tak? To nie jest tylko językoznawstwo porównawcze. Tutaj ogromną rolę odgrywa archeologia, czyli próba no, rekonstruowania tego, jak to wyglądało, jeśli chodzi o kulturę materialną, o migrację, ale też już od dobrych kilkudziesięciu lat badania genetyczne, które również pozwalają rekonstruować
jak te ruchy ludności w czasach przecież prehistorycznych, kiedy nie mamy źródeł pisanych, przebiegały, tak, odbywały się. I zaraz zapytam cię, kim w takim razie byli ci Indoeuropejczycy, tylko tutaj przeczytam Dires 12, pisze: Polacy ćwierkają trochę jak Hindusi. Indusi, Dires, Indusi, nie Hindusi. Natomiast masz więcej racji niż myślisz może, bo nie wiem, czy to jest na poważnie, czy żartobliwy komentarz, ale przecież zwłaszcza bengalski jest bardzo podobny pod względem fonetyki do języka polskiego, ma bardzo dużo podobnych dźwięków i no moi wykładowcy zawsze mówili, że Polakom jest łatwiej na przykład niż Brytyjczykom mówić w językach indyjskich, w języku bengalskim głównie, bo właśnie fonetycznie też, nasz no aparat... Bo tutaj mamy wszystko. Sanskrycie, no. Dokładnie. Dokładnie, wszystkie te dźwięki de facto są w języku polskim, więc nasz, że tak powiem, aparat fonetyczny jest do tego przygotowany. Może kiedyś zrobimy odcinek o zapożyczeniach, bo na pewno nasi widzowie chcieliby wiedzieć, dlaczego szampon, znaczy, że jaką drogę pokonał szampon, tak, żeby stać się szamponem, a nie pewnym słowem z języka indyjskiego. Ale Tomasz Szyndralewicz napisał: pół wieku temu kolega zainteresowany mitologią Indii poważnie tłumaczył, że jest w niej proroctwo albo ślad całkiem współczesnej technologii wojennej, na przykład bomb nuklearnych. Rzeczywiście, bo jakby powiedziała profesor Jurewicz, wszystko jest w Wedach. Ale tak. Krzysztof uśmiecha się tajemniczo. Nie, no tak, nie, no bo takie tezy, nie, one są cały czas gdzieś tam obecne i w sumie też się pojawiały chyba przy okazji naszych rozmów, jeśli chodzi o jakieś takie elementy pseudonaukowe w narracjach o Indiach, także tak, jest to element powracający bezustannie, tak, ta technologia, która miała w dawnych Indiach już sobie funkcjonować. Bella pisze: o, chętnie zapożyczenia z języka indyjskiego. Dobry pomysł. Krzysiu, w takim razie nie wiem, czy by cały się zebrał odcinek, nie wiem, ale jakbyśmy sobie pozbierali z innych języków, no może. No, zróbmy, pomyślmy coś takiego. Z arabskiego, z tureckiego. No z tureckiego to my mamy prawie wszystko. No. Dużo jest faktycznie. Dobra, to w takim razie kim byli Indoeuropejczycy i jak w ogóle możemy ich umiejscowić w czasie? To ja bym wolał odmawiać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to rzeczywiście jedna z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, jakie są w ogóle w badaniach indoeuropejskich. Tak? To znaczy kwestia tak zwanej właśnie kolebki czy praojczyzny Indoeuropejczyków jest rzeczą niezwykle kontrowersyjną. Podobnie ty sam jak mi to pytanie napisałeś. No i bardzo dobrze. I właśnie zaraz powiem, dlaczego to pytanie jest bez sensu. Bo ono naturalnie by się pojawiło w większości przypadków. Także problem jest pokaźny, tak? Ponieważ tych teorii na temat tego, która kultura archeologiczna powinna być identyfikowana z Indoeuropejczykami czy z praindoeuropejczykami, jest bardzo wiele. Musimy też pamiętać o tym, że o czym rzadko się pamięta, nawet w badaniach naukowych, jak się okazuje, że kultura archeologiczna nie równa się językowi, a to nie równa się tożsamości, a to nie równa się, nie wiem, kulturze materialnej czy kulturze duchowej. Tak? Także tutaj bardzo często popełniamy taki błąd, że wychodzimy z założenia, że jakaś, nie wiem, coś, co grupa zabudowań, której produkuje się w taki sam sposób garnki na przykład przez 300 czy 400 lat, będzie na pewno mówiła takim samym językiem i na pewno będzie miała taką samą tożsamość. Wcale tak być nie musiało. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chodzi o utożsamianie języka, tak, tożsamości etnicznej, wykorzystywanego czy stosowanego języka i jakiejś tam kultury archeologicznej. Dlatego też trudno by było pewnie pokazać, w którym momencie ten język był praindoeuropejski. Nie? No bo powiedzmy, że rekonstruujemy sobie to na podstawie tych języków, które mamy, tak zwanych języków córek. Natomiast no, w którym momencie on był indoeuropejski? Ile tych elementów musiało być wspólnych, tak, żeby to wyglądało? A przecież jeżeli byli jacyś, którzy na końcu mówili tym językiem, to jeszcze byli jacyś wcześniej, przodkowie. I tutaj robi się nam wiele problemów. Jeśli miałbym tak wskazywać,
To byśmy sobie chyba tutaj szukali pewnych kultur archeologicznych z obszaru wschodniej Europy, zachodniej Azji Centralnej. Tak? Czyli mamy takie dwie podstawowe hipotezy na temat pochodzenia Praindoeuropejczyków. Jest to hipoteza stepowa i hipoteza anatolijska. Ta hipoteza anatolijska jest preferowana przez archeologów, lingwiści ją nie lubią, jej nie lubią, dlatego że ona cofa to tak naprawdę jeszcze 3-4 tysiące lat wcześniej i według takiego średniego przyrostu i rozwoju języka byłoby to dosyć wcześnie. Natomiast pewnie prawda leży po środku. Natomiast taka dominująca i stosunkowo bezpieczna to jest taka hipoteza stepowa, że rzeczywiście taki lud, który mógł mówić czymś zbliżonym do rekonstruowanego języka praindoeuropejskiego, to sobie żył gdzieś na tym wielkim eurazjatyckim stepie między wschodnią Ukrainą, na obszarach jakiejś południowej Rosji, Kazachstanu. Tam to mogło się dziać. Mamy sporo takich kandydatów, bo te kultury archeologiczne tam były dosyć liczne i zmieniały się i były dosyć mobilne, ale mamy na przykład taką kulturę Sierjedny Stog i mamy na przykład kulturę grobów jamowych. To są takie dwie, które wydają się, że już niemal na pewno były praindoeuropejskie. To znaczy ich realia życia zgadzają się z tym, co rekonstruujemy, jeśli chodzi o słownictwo, tak, tego języka praindoeuropejskiego. Byśmy tutaj mieli jakieś 4500 do 3000 przed naszą erą. W takich regionach byśmy się tutaj jakoś poruszali. Później już mamy do czynienia z migracją. Czy tych ludów, czy języka, czy kultury, no to jest już sprawa śliska. Także gdzieś mniej więcej wtedy, nie? Trzecie tysiąclecie, czwarte, przepraszam, tysiąclecie przed naszą erą i obszary tutaj właśnie wschodniej Ukrainy, południowej Rosji, gdzieś na północ od Kaukazu. Właściwie odpowiedziałeś na to pytanie, bo Ben Kruczek pyta, kolebką jest cywilizacja z Doliny Indusu, ale no to wiemy, że nie, ale czy w ogóle jakoś na tej mapie Mohenjo-Daro i Harappę można umiejscowić? Nie. Nie, bo wiekowo nie, się to nie znaczy, zgadza. Nie, wiekowo. Poza tym to jest obszar, no, kiedy jeszcze ludów indoeuropejskich zupełnie w tej części jeszcze nie było. Było. No właśnie. Nie, nie. Ludy wykorzystujące ten sanskryt wedyjski, powiedzmy, to się pojawiają gdzieś w połowie drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Także tutaj nie za bardzo nawet mamy jej zrobić jakąś tam nakładkę. No, taką geograficzną czy dziejową. Kapitan Stratford, chwilę po stworzeniu świata. No, coś tam jest. Grzesiek Dewam pisze, słyszałem, że te rewelacje techniczne w starożytnych tekstach to grubo naciągane interpretacje lub przeinaczenia. Na przykład często przywołuje się tekst Wajmanika Siastra, który chyba nawet nie jest prawdziwy. Tak, to jest tekst spreparowany w XIX wieku. Tak, tak, tego nie było. Tak, to ma być właśnie taki traktat poświęcony produkcji statków powietrznych w dawnych Indiach. Ciekawe, czy jeszcze nie ma tego w narracji a propos Wikrama i Chandrayaan 3? Nie wiem, dobra. Aż się boję. Dobra. Właśnie, aż się boję, no nie, ale się zawiesiłam. Mniej Indii, dzisiaj jest tak, szerzej musimy, chociaż i tak te Indie nam zaraz wyjdą pewnie. No wyjdą, zawsze nam wychodzą Indie. Nawet jeżeli rozmawiamy o Turcji, to i tak Indie nam wychodzą. Tomasz Endrelewicz, zmumifikowane zwłoki znalezione w Alpach niedawno, no, dookreślono genetycznie jako kolesia pochodzącego z Anatolii. No, właśnie. Ale to jest śliskie wszystko. Nie, to znaczy jakbyśmy sobie, nie wiem, musieli porozmawiać o tych badaniach genetycznych, to też jest mega, mega dużo jakichś uproszczeń i po prostu często jest tak, że mamy komponenty, mamy jakieś takie charakterystyki genowe, że na przykład mamy, nie wiem, charakterystykę genową, nie wiem, zachodnioazjatyckich ludów pasterskich albo, nie wiem, południowo-skandynawskich ludów jakichś, tak? I po prostu te komponenty czasami się w różnych proporcjach pojawiają, jak badamy te dawne DNA. I wtedy bardzo łatwo powiedzieć na przykład, że nie, tak jak często się to w prasie pojawia, że ktoś tam pochodził z Anatolii i tak dalej. Natomiast no właśnie chodzi o to, że po prostu przodkowie tej osoby mogli gdzieś być tam wcześniej usytuowani.
Tak, ale tam sama historia migracji i tak dalej, to chyba byśmy się dzisiaj w to nie wkopywali. Poza tym, że tak, najprawdopodobniej rolnicy anatolijscy, tak jak pisze Ben Kruczek, to jedna z fal, która gdzieś tam zasiliła to genetycznie i pewnie później wyszła trochę na step, na wschód, przez Bałkany. I byli to być może przodkowie właśnie tego seryjnego stogu i tych grobów jamowych. Także tak, ale to jest bardzo grząski temat, gdzie specjaliści tam się strasznie na ten temat rozwodzą, więc ja bym nawet nie chciał jakiejś spójnej syntezy tutaj proponować. No, załóżmy sobie roboczo, że rzeczywiście to są te obszary stepowe, 4000 lecie przed naszą erą. Dobrze, i jakie mamy dowody, bo rozumiem, że jakieś mamy na migrację Indoeuropejczyków? Po pierwsze genetyczne, to znaczy to, że widzimy, że jednak mamy te geny, które się rozchodzą, które w różnych częściach świata pojawiają się w różnych proporcjach. Jeśli chodzi o badania genetyczne, to mamy przecież też te dwa szlaki, dwa znaczniki, bo mamy badania mitochondrialne, czyli związane z dziedziczeniem po matce, i mamy badania chromosomu Y, czyli dziedziczonego po ojcu. I wtedy widzimy rzeczywiście, że ten komponent tak zwany stepowy, często w tych, nie wiem, na obszarach, gdzie dzisiaj mamy użytkowników języków indoeuropejskich, jest i jest on dziedziczony w linii męskiej przede wszystkim. Czyli jednak w dużej mierze, przynajmniej znaczna część tych migracji musiała być związana z migracją mężczyzn. Nie wyłącznie, już odchodzimy od takiej narracji, że to byli tam wojownicy na rydwanach, którzy tam po prostu się tylko przemieszczali, zdobywali wszystko, bo wiemy, że nie. Wiemy, że też wędrowali rolnicy, wędrowały rodziny i tak dalej, ale jednak ten element właśnie mężczyzn, którzy mają jako partnerki kobiety nie indoeuropejskie, jeżeli sobie roboczo przyjmijmy, że oni przenosili również swój język, to jest bardzo widoczne. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to sam fakt, że te języki są, że widzimy, że one się historycznie przemieszczały. I rekonstruując sobie dzieje tych języków, robiąc sobie takie symulacje, tak, mniej więcej ile czasu język potrzebuje na zmianę i z jaką kulturą archeologiczną możemy to skorelować, to też widzimy, że rzeczywiście te języki się rozchodziły. Co jeszcze? No i zmiany kulturowe. Też widzimy, że w pewnym momencie pojawiają się ludy, i to się zbiega mniej więcej z tą migracją genetyczną, to się zbiega z tym, jak szacujemy rozprzestrzenianie się języków indoeuropejskich. Widzimy, że pojawia się innego rodzaju ceramika, że pojawiają się pochówki w kurhanach. No to zaczyna być jakoś tam zauważalne, tak? Także w dużym uproszczeniu zarówno język, jak i geny, jak i komponent kulturowy, no widać zmiany w historii. Jeżeli je dobrze tam skorelujemy, no to możemy rzeczywiście dojść do wniosku, że taka migracja ludów czy właśnie migracja osobników, którzy nieśli ze sobą również język indoeuropejski, być może wierzenia indoeuropejskie, tożsamość kulturową indoeuropejską, miała rzeczywiście miejsce. A co z tymi, którzy byli już na tych terenach, zanim zaczęli je przejmować Indoeuropejczycy? Oczywiście chciałabym zapytać, czy był tam wśród tych ludów jakiś kolejny Mateusz Morawiecki, taki przodek Mateusza Morawieckiego, który mówił do kobiet: oni chcą wam zgotować piekło, przyjdą i was wszystkie zgwałcą. Ale nie, oczywiście to jest taki mój krzywy żart, bo jestem zniesmaczona jeszcze od weekendu, odkąd to usłyszałam. Więc chciałam cię po prostu zapytać, czy są jakieś ślady i pozostałości tych tamtejszych mieszkańców? Tak, my jesteśmy wszyscy ich śladem i pozostałością, ponieważ rzeczywistość no, nie jest oczywiście czarno-biała i no, tak jak sobie mówiliśmy przed chwilą, to nie jest tak, że nagle wpadli nam tutaj Indoeuropejczycy i Aryowie i zajęli, tak? I nagle się okazało, że wszystkie te ludy zniknęły. Absolutnie nie. Przecież tak naprawdę migrowały stosunkowo małe grupy i często mamy takie sytuacje i jest to zauważalne w historii, że przejęto język indoeuropejski, przejęto obyczajowość, przejęto religię w dużej mierze, natomiast tak naprawdę jakiegoś gigantycznego zastrzyku genów nie było, że często okazywało się, że na przykład elity były indoeuropejskie, tak? To byli właśnie jacyś tam wodzowie,
Natomiast w dużej mierze jesteśmy genetycznie potomkami tych tak zwanych starych Europejczyków i to jest oczywiste, tak samo jak większość mieszkańców współczesnego Iranu ma geny no, takie same jak, nie wiem, mieszkańcy Bliskiego Wschodu z obszaru arabskiego. Oni są Semitami, tak? Czy jakimś takim miksem właśnie mezopotamskim. Oni niekoniecznie muszą być jakoś straszliwie aryjscy, mimo że oczywiście aryjscy w takim gigantycznym uproszczeniu stepowym, tak? Mimo tego, że język farsi jest indoeuropejski. Także tutaj my wszyscy jesteśmy jakby dowodem na to, że te ludy funkcjonowały, żyły, trwały i pewnie przejmowały część tej kultury indoeuropejskiej i język, bo było to atrakcyjne, ważne, politycznie jakoś wygodne. Pewnie też technologicznie tutaj Indoeuropejczycy sporo mogli dodawać, bo na przykład handel bronią był przez nich prowadzony, po prostu lepszy sprzęt dostarczali, także to jest widoczne. Mamy też trochę pozostałości takich języków, czasami w jakichś inskrypcjach starożytnych, na przykład z obszaru Italii, z obszaru Bałkan, z obszaru Półwyspu Apenińskiego. Widzimy imiona, tak, jakieś, które nie są indoeuropejskie, widzimy jakieś nazwy własne, które nie są indoeuropejskie, także mamy ślady tych wszystkich mieszkańców. Takim bardzo wyraźnym przykładem jest też hydrotopografia, czyli nazwa cieków wodnych, ponieważ okazuje się, że bardzo wiele nazw rzek, bardzo wiele nazw jezior w Europie Środkowej, powiedzmy tam właśnie na obszarze, nie wiem, Niemiec, Polski, Bałkan, tutaj na obszarze alpejskim, ma pochodzenie nieindoeuropejskie. Tak, to znaczy nie da się ich wyciągnąć z żadnego rdzenia indoeuropejskiego, a są bardzo do siebie podobne, czyli pochodzą od jakichś takich wspólnych źródłosłowów. Także mamy tutaj no, najprawdopodobniej nazwy geograficzne, które pozostały, nie? No, bo powiedzmy, że te elity indoeuropejskie się pojawiały, natomiast no, jak była jakaś rzeka, to nie wymyślali pewnie własnej nazwy, tylko zazwyczaj nazywali ją tak, jak ludzie, którzy tam byli wcześniej. Także to jest też taki zabytek, powiedziałbym, który trwa. Mamy też całe języki, które nie są indoeuropejskie w Europie. Nie wiem, czy tutaj ktoś by zgadł i zaproponował, ale te języki ugrofińskie oczywiście też są z migracji, nie? Więc tam Węgrzy i Finowie to się nie przejmujemy, oni też są z Azji. Natomiast mamy język baskijski, tak? Który nie jest językiem indoeuropejskim. Który nie jest językiem indoeuropejskim i który w zasadzie jest jedyną taką pozostałością tych języków no, z dawnej Europy. Także mamy trochę tych pozostałości, jak najbardziej. Tutaj Charlie Belt pisze, no nie, to pani przesadziła z tym Pinokiem, no ale nie widzisz tego, Charlie, bo ja to widzę oczami wyobraźni takiego Morawieckiego ubranego w skóry, w bawolą skórę, z włócznią w ręku, który krzyczy, kobiety, chowajcie się, oni was wszystkie zgwałcą. Bo ja się niestety zgadzam z Marek Awiżeń, tutaj pisze, Morawiecki szuruje po dnie. No nie da się ukryć, że tak właśnie jest. Słuchajcie, tym właśnie akcentem, tak, tym akcentem, tym akcentem zrobimy króciutką przerwę. Wyślijcie mi numer telefonu, zadzwonię jak zwykle. Dobrze, tylko teraz jesteśmy jeszcze na wizji, zrobimy sobie krótką przerwę i wracamy za chwileczkę.
Rana, Rana, Renu, jedyny i niepowtarzalny Piotr Najsztub w swoim autorskim programie Prawda nas zaboli. Wsłuchajcie się w głosy oficerów prawdy. Kochacie poezję? Tu co tydzień czekają na Was wyszukiwane przez Tomasza Piątka prawiersze. Spółdzielnia Pogodna Rozpacz Zjednoczonego Przemysłu Pogardy zaprezentuje najlepsze powody do rozpaczy lub wręcz nihilizmu. No i cotygodniowe orędzie mózgu państwa. Prawda nas zaboli. W każdy piątek o 17:30 w Resecie Obywatelskim. No i wracamy do rozmowy. Niestety Krzysiek znowu ma problemy techniczne, więc połączymy się chyba telefonicznie. Nie wiem, czy już jest. Jestem. Tak. Jesteś, dobra. Fajnie. No szkoda, że cię nie widzimy. Będą musieli mnie widzowie tylko oglądać. Czy możecie mnie wrzucić na kamerę? No to... O, dobrze. Chyba się to nie uda. Chyba się to nie uda, bo jest jakieś sprzężenie. No dobrze, to w takim razie rozmawiamy dalej tylko telefonicznie. Porozmawiajmy, o, słychać i widać, ale kapitan Stratford, tak, tylko że jakieś sprzężenie było straszne i to chyba się nie uda. Nie wiem dlaczego. Dobra, to rozmawialiśmy o kolebce indoeuropejczyków i chyba każdy chciałby się do niej przyznać i w Indiach, i w Polsce każdy chce być jak najbardziej aryjski. Tak, oczywiście. No tak jak powiedziałem, mamy tutaj dosyć duży problem, tak, jeżeli chodzi o identyfikowanie tego miejsca. W związku z tym historycznie tak, znaczy któryś z badaczy napisał ostatnio w jednej z takich przekrojowych książek, że jedno jest pewne, że na pewno ktoś już tę kolebkę Indoeuropejczyków wskazał, dlatego że w zasadzie wszystkie miejsca, które tylko mogły być wzięte pod uwagę, były. Poczynając od Indii, przez całą Azję Centralną, gdzieś powiedzmy w zasadzie wszystkie obszary Europy, łącznie z jakimiś tutaj podarktycznymi wręcz terenami. Także to miejsce na pewno zostało już wskazane, natomiast nie do końca wiemy, które z nich rzeczywiście mogło takim miejscem być. Natomiast no, większość ludów oczywiście w ramach swoich jakichś nacjonalistycznych zapędów chętnie takie kolebki zagarnia.
Takim spektakularnym przykładem są Indie, które rzeczywiście mają swoją Out of India Theory, czyli przekonanie o tym, że to właśnie z Indii te języki się wywodzą i że w ogóle sanskryt w zasadzie jest równoznaczny z językiem praindoeuropejskim. To jest taki element bardzo ważny. Tutaj możemy wrócić jeszcze do twojego poprzedniego pytania, czyli co się stało z tymi innymi ludami. Mhm. Oprócz tego, że genetycznie oni sobie gdzieś tam dostali w nas i że zostały jakieś tam pozostałości językowe, to mamy też wiele elementów kulturowych, które niby w mitologiach, tradycjach indoeuropejskich są, natomiast wywodzą się z innych obszarów. Mówiliśmy już kiedyś, na pewno się to pojawiało, o takim właśnie miejscu jak BMAC, czyli Bactria Margiana Archaeological Complex, takim dziwnym miejscu na terenie dzisiejszego Uzbekistanu, Tadżykistanu, przed który sobie właśnie ludy używające języka indoeuropejskiego wędrowały na południe. No i właśnie wiele elementów z tej tradycji, właśnie z tego obszaru, przetrwało w religii wedyjskiej. Dopiero teraz zaczynamy sobie to rekonstruować, ale wiele jest takich również językowych elementów, jakichś słów czy praktyk, które no, wydaje się, że stamtąd właśnie zostały po drodze przejęte. Myślę, że również w tych tradycjach, które kojarzymy ze świata zachodniego, czyli właśnie w całej wielkiej tradycji śródziemnomorskiej, mamy masę takich elementów, które nie przyszły ze stepu, a które właśnie już w tej formie, nie wiem, jakie znamy, jaką znamy u Homera, no były wzięte jakoś tak powiem, z lokalnych tradycji. Także tak to wygląda. Natomiast tak, Indie oczywiście chciałyby być tą trakolepką, ale Polska też ma takie zapędy. Łącznie z tym, że no oprócz powiedziałbym jakichś takich turbosłowiańskich teorii na temat Wielkiej Lechii, o czym też warto gdzieś tam mówić, bo jest to niepokojący sposób, niesamowicie szybko i prężnie rozwijająca się teoria, totalnie wzdurna pod każdym względem. Natomiast pomijając jakby takie pseudonaukowe tendencje, to kwestia tego, czy Słowianie są stąd, czy Słowianie są z zewnątrz, no trwała w zasadzie do teraz trwa, tak? Oczywiście ona była wpisana w dyskurs przedwojenny, jeszcze polskich tam archeologów i tak dalej. O tym będziemy mówić, ale to czy będziemy pisać. Tak ładnie, zaraz o tym powiem. Tak, zaraz o tym powiemy i napiszemy. Natomiast tak, no była taka teoria właśnie autochtoniczna versus allochtoniczna pochodzenia Słowian. I ta teoria, że rzeczywiście ludy słowiańskie pochodzą tutaj z obszarów nadwiślańskich, była bardzo silna. I jeszcze w drugiej połowie XX wieku to nie jest nic zupełnie pozbawionego podstaw. Tę teorię dopiero obalają badania genetyczne. Dopiero widzimy, że te migracje były na tyle silne, zauważalne i możliwe coraz bardziej do zlokalizowania, do umiejscowienia w czasie, że ta teoria o odwieczności nas na tych ziemiach no nie jest już do utrzymania, ale jeszcze kilka lat temu bardzo wielu wybitnych polskich archeologów zwolennikami takiej teorii było. Także tutaj mamy no, kwestię tego pochodzenia, to jest sprawą otwartą i to się przekłada oczywiście na różne realizacje tej idei w różnych częściach świata indoeuropejskiego. Drodzy Państwo, my się z Krzyśkiem roześmialiśmy, bo zobaczyliśmy ten sam komentarz. Marek Jurkiewicz napisał, dzisiaj właśnie czytałem, że Indie mają zmienić nazwę na Bharat. Zapraszamy. Krzysztofie, czy zapraszamy na jutro? Czy ty się wyrobisz? Tak. To będzie jakby taki, no, jakieś zobowiązanie publiczne już, a nie wewnątrzredakcyjne. No, także może to jest dobry punkt wyjścia. Tak, ja właśnie dlatego to zrobiłam, jestem złą kobietą. Tak, więc dokładnie tak, zapraszam jutro na kulturazja.com. Tam będzie tekst Krzyśka, bo właśnie o tej zmianie nazwy, nie tylko nazwy państwa, Krzysiek napisze, także zapraszamy też do medium Maha Bharat. No właśnie, jak nie będzie Maha, to że Maha, to ja nie wiem, czy Indie to brzmi. Bharat, jak nie będzie Maha, tak? To za Indie, jak nie będą wielkie, tak.
No więc o to chodzi. A wiadomo, że Indie są macha i już. Dobra, słuchajcie, ponieważ nasza audycja trwa już 40 minut, to myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do, że tak powiem, głównego tematu tego, tej audycji, czyli religii. Mamy język, mamy stanowiska archeologiczne, no ale to jest jedna rzecz. A teraz, czy właśnie możemy coś powiedzieć o wierzeniach praindoeuropejczyków? No i znowu pojawiają się dokładnie te same problemy, jak te, o których mówiliśmy przed chwilą. Przede wszystkim, jeżeli chcemy rekonstruować wierzenia tych ludów, czy tego ludu, już ja wolę tych ludów, bo to na pewno nie był jeden lud, który sobie tam funkcjonował przez 200-300 lat, tylko mówimy o znacznie jakimś takim dłuższym okresie. Znowu rekonstruujemy to na podstawie religii Turek, mitologii Turek, czyli właśnie tych wszystkich tradycji, które mamy i to tych tradycji, które nam przetrwały w tekstach. Zawsze pamiętajmy o tym, że obraz religii jakiejś starożytnej, który mamy z tekstów, jest niepełny, bo nie uwzględnia w olbrzymiej większości wierzeń kobiet, praktyk domowych, jakichś elementów ludowych, albo no tego wszystkiego, o czym akurat nie trzeba było, nie chciano, nie było warto napisać, albo napisano, a zniknęło. Także tutaj musimy znowu być ostrożni. Plus druga sprawa to to, że uważajmy na szczególność kontra uniwersalność. Bo my bardzo też chętnie byśmy sobie rekonstruowali jakieś wierzenia indoeuropejskie, tylko znowu jest gdzieś tam pytanie, nie? Na ile kult ognia jest uniwersalny, na ile jest indoeuropejski? A jeśli jest indoeuropejski, to co jest w tym indoeuropejskim kulcie ognia szczególnego? Także tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Poza tym, oczywiście, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, te komponenty lokalne przenikały i w tych religiach Turkach, w mitach Turkach, mamy bardzo wiele tych elementów, które no, nawet zakładając jakieś takie wierzenia praindoeuropejskie, po prostu nie są praindoeuropejskie, weszły sobie gdzieś tam w międzyczasie. Także to jest sprawa bardzo ważna. No i pozostaje kwestia tego, co mamy wcześniej. Ponieważ mamy taką teorię pogranicza nauki, znaczy to zależy kogo spytać, nie? Zapytać tych zwolenników tej teorii to oczywiście w ramach nauki, natomiast dla niektórych spoza, czyli teorię nostratycką, mówiącą o tym, że możemy pójść jeszcze piętro wyżej, nie? Że oprócz praindoeuropejczyków możemy pójść wyżej i zobaczyć, że no, to jest historycznie prawdą. Wcześniej też były ludy, które były gdzieś tam dały początek przodkom, nie wiem, ludów semickich, ludów jakichś właśnie, nie wiem, innych, ugrofińskich i tak dalej, drawidyjskich. I że gdzieś tak cofając się wcześniej, mamy pewną taką grupę, która też musiała mieć jakieś wierzenia. Nie? Więc tutaj zawsze możemy się teoretycznie cofnąć jeszcze stopień wyżej i szukać jakiegoś takiego elementu. Więc jest to na pewno bardzo tutaj taka delikatna sprawa. No ale możemy, tak? Możemy sobie mówić o tym, że rzeczywiście w tych tradycjach, które mamy, mamy trochę cech wspólnych, trochę wierzeń, trochę wątków mitycznych, trochę bóstw, które zachowują się w podobny sposób, a przede wszystkim bardzo często nazywają się bardzo podobnie w tych różnych tradycjach. To w takim razie, jakie bóstwa możemy zrekonstruować? Przede wszystkim będzie to na przykład ogień, tak? Ogień, który jest ubóstwiony i pełni funkcję Boga. Mamy te, tutaj rzeczywiście Boga Agniego, na przykład w tradycji wedyjskiej. Mamy różne personifikacje ognia też w innych tradycjach. Mamy słońce, tak? Które oczywiście jest gdzieś tam obecne w wielu wierzeniach na świecie. Jest to dość oczywiste, że to słońce będzie tutaj w jakiś sposób sakralizowane. Natomiast rzeczywiście naprawdę w tradycjach indoeuropejskich to słońce zachowuje się dosyć podobnie, jest opisywane w podobny sposób, jest związane na przykład z Rydwanem, tak, którym się to Bóg Słońca przemieszcza po niebie. Także na pewno mówi się właśnie o takim Bogu Słońca, mówi się o ogniu, mówi się o Bogu Nieba i Bogini Ziemi. No, mamy na przykład Diaus Pitar w sanskrycie, Zeus Pater tam w Grece i Jupitera, tak, rzymskiego. Także tutaj na poziomie nazewnictwa mamy takie bóstwo związane właśnie z niebem, występujące w parze z ziemią.
Często na przykład mówi się o tym, że mamy jeszcze takie bóstwo, które jest synem tego Boga Niebios, który jest dosyć oddalony, który jest bóstwem piorunów. Tak, mamy na przykład Peruna, tak, w tradycji słowiańskiej, który też ma wiele podobieństw. Tutaj te imiona się trochę rozjeżdżają, ale mamy, nie? Mamy Thora w tradycji germańskiej i akurat tutaj nazewnictwo jest problematyczne, ale funkcja jakby została. Mamy też na przykład bardzo ważną postać kobiecą z mitologii tej krainy europejskiej, to jest Jutrzenka, Zorza. Mamy bardzo ważną wedyjską boginię Uszas, mamy Eos grecką, mamy Aurorę, także tutaj rzeczywiście mamy postać takiego elementu natury, jakim jest Zorza Jutrzenka, który postrzegany jest w kategoriach pięknej, młodej kobiety, która właśnie poprzez nie wiem, swoje wdzięki tutaj sprawia, że to słońce wstaje, tak, czy że właśnie ten początek nowego dnia jest jakoś tak pokazywany w kategoriach kuszenia przez kobietę. To jest ważne. Zresztą ta Jutrzenka ma też swój taki element dosyć ciekawy, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie Państwa, czy na pewno kojarzycie Ostrą Bramę w Wilnie, tak, która jest miejscem bardzo ważnym. Natomiast ona po litewsku nie jest ostra. Ona po litewsku jest Auschras chyba, albo Auschras, nie wiem, czy tam jest to T. I to oznacza brama Jutrzenki. Zresztą podobieństwo między Auschras a Uszas wedyjskim jest bardzo podobne. I jest to po prostu brama Jutrzenki, a nie brama ostra. Później historycznie tak, bo tam chyba jest nawet ulica ostra, która od niej odchodzi. Natomiast no, to też jest taki ważny element, że no, niektórzy chcieliby w tym widzieć jakiś taki element właśnie przedchrześcijański, bardzo, bardzo ważny. To jest widoczne. Mamy też bliźniaczych bogów, tak, którzy są bardzo ważnymi postaciami w tych tradycjach indoeuropejskich. Mamy Aświnów, takich bogów wedyjskich, którzy później są w tradycji hinduskiej lekarzami bogów. No ale mamy też oczywiście Dioskurów, mamy Remusa i Romulusa w Rzymie, także jest to wszystko, powiedziałbym, tutaj też rekonstruowalne i nawet mamy takich też w legendach, w podaniach bałtyckich, litewskich, łotewskich mamy też takich dwóch bliźniaków, synów dnia albo synów nieba, także tutaj też szeroko można sobie ten element rekonstruować. No to, że myślę, że właśnie słońce, ogień, zorza, te bliźniacze bóstwa, to są takie, które tutaj w ramach tych religii indoeuropejskich się powtarzają. Wiesz, Krzysztof, bo tutaj Dires 12 pisze coś, co jest dla mnie niezrozumiałe. Sufizm jest przykładem mieszanki mitologii. Przyznam, że... Nie wiem, czy chodzi o sufizm czy sofizm może. Nie wiem. Nie, bo potem tutaj napisał, że jest, że literówkę zrobił, że U. I powiem ci, że zgłupiałam zupełnie, bo no, nie wiem, co chciał przez to powiedzieć, bo nie widzę w sufizmie żadnej mitologii. Nie ja też bym to był akurat tym ostrożny. Nie? No, sufizm na pewno jest przykładem synkretyzmu, nie? Religijnego w wielu przypadkach. To znaczy, sufizm łatwo sobie chwytał różne lokalne elementy ze względu na to, że to taki soft power był mocno. Ale ja tam z mitologiami bym był ostrożny. Może, dokładnie, może czasami, nie wiem, tam w jakichś tych tradycjach sufickich przechodziły jakieś elementy wierzeń bliskowschodnich, tych dawnych, przedchrześcijańskich. No ale to jeśli były. Już, to co? No. Tak, jakieś takie właśnie tam teorie astrologiczne, astronomiczne, to możliwe, nie? Że tam właśnie jakieś takie wierzenia właśnie gnostyckie, na przykład jakieś herezji chrześcijańskich, to one mogły tam przechodzić do jakichś takich Ismailitów i tak dalej. Ale takimi to dokładnie. Tutaj ja przeczytam w takim razie trochę dowcipnych tych. Tomasz Szyndralewicz pisze: Hefajstus kuł żelazo nad Gangesem. Jacek Misztal: Hades kuł żelazo. Bo mamy takiego kowala, który też jest powszechny mitologicznie. Rzeczywiście, który jest kowalem, jest rzemieślnikiem, jest właśnie twórcą różnych pięknych rzeczy dla bogów. Tak, on rzeczywiście jest w tradycji wedyjskiej, z tym, że Hefajstos akurat chyba historycznie
jakby tutaj dekonstruując dowcip, niestety, raczej był związany pierwotnie z ogniem, czyli to było raczej bóstwo ogniowe, które później przejęło te funkcje kowalskie, a nie był pewnie bogiem rzemieślnikiem na początku, tak jak Tłaszcz. Ale Jacek Misztel pisze Hades, kół żelazo w Pjongjangu i tutaj nie masz już na to odpowiedzi, nie zdekonstruujesz mi nie tutaj ma, ten... Nie ma, nie. Nawet nie będę próbował, bo efekty jakby takich prób mógłby być karykaturalne. Jacek Misztel, panie Gutowski, polecam Paradowskiego. No błagam cię, mitologię dla dzieci nam poleca. Panie Jacku, no na razie. No dobra, to lecimy dalej. Od Paradowskiego nie zaczynam, tak. Wszyscy zaczynaliśmy od Paradowskiego, ale może w pewnym momencie już należy jednak przejść troszkę wyżej. No dobrze, to w takim razie, skoro o mitologii mówimy, to jakie mity opowiadali sobie preindoeuropejczycy? Tak samo odpowiem. Byłbym ostrożny, nie? Na temat uniwersalności. Ale jeżeli już mielibyśmy wskazać, to takim najczęściej pojawiającym się w książkach o mitach indoeuropejskich motywem jest walka Herosa ze smokiem. To widać wszędzie, tak? To widać rzeczywiście w całym świecie, w świecie indoeuropejskim. Już pomijam wszystkie bajki i baśnie, które mamy, ale mamy motyw walki Indry z Wrytrą w tradycji wedyjskiej, czyli takiego gromowładnego przywódcy panteonu właśnie z taką wężową istotą, uosobieniem chaosu. Także tutaj mamy. Mamy oczywiście Heraklesa zabijającego różne wężokształtne istoty, tam chimerę, hydrę, to też jest widoczne. Mamy to w tradycji celtyckiej, mamy to w tradycji gdzieś tam germańskiej. Również w hinduizmie późniejszym to widać, tak? Bo na przykład Kryszna pokonujący tego tam też węża takiego tam pokonuje, na którym on tam tańczy. Nie pamiętam, jak on się tam nazywał. Ale jest. Także to się pojawia często. Właśnie taki motyw Herosa pokonującego jakąś taką gadziowężową istotę. I to nie chodzi tylko o sam motyw, ale też o pewne szczegóły, detale, jak wygląda taka narracja, jak się ją kształtuje. Były takie przełomowe badania, które pokazują, że rzeczywiście nawet w najstarszych tekstach, na przykład w Rygwedzie, u Homera, mówi się bardzo podobnie tę historię, opowiada się ją bardzo podobnie, czyli używa się takich samych czasowników, że używa się podobnych przydomków, że struktura jakichś epizodów w takich narracjach jest bardzo, bardzo podobna. Także to jest pierwszy taki element. Widzę, że to jakieś takie indyjskie metody komplementowania się uruchomiły. Ładne. Ładne, dlaczego? No ładne. To jest pierwsza sprawa. Motyw na przykład z kradzieżą ognia też, który mamy, mamy Prometeusza, mamy też podobne postaci trochę w tradycji indyjskiej, też taki się motyw tutaj jakoś przebija, że kradnie się ogień od bogów, żeby ludzkość mogła się rozwijać. No też jeśli chodzi o same mity o powstaniu świata, to mamy wiele takich elementów. Mamy na przykład pierwotne zabójstwo między bliźniętami, które w niektórych tradycjach wygląda jako rozbija mnie to, ja jednak nie jestem multitaskowy. Ofiara, praofiara. Tak, że rzeczywiście mamy takie przekonanie, że wszechświat powstał z jakiejś praofiary, z takiego praczłowieka zabitego. Także mamy i mity kosmogoniczne, które są wspólne, których nie widać w innych tradycjach, na przykład w semickich narracjach czy ugropińskich, plus mamy właśnie tę walkę Herosa ze smokiem. To są takie podstawowe. O, wiem, o czym się zawiesiłeś właśnie. Nie, nie zawiesiłem się. Myślałam, czy też Grześka Dewama. Ale się nie zawiesiłem, nie, akurat wyjątkowo. Tak, skończyłem i czytam. No właśnie, tak. To, no Jezu, jaka dosłowność w interpretacji mojego stwierdzenia. Ja jestem dorosłym Aspergerem, więc ja czasami tak mam takie zapędy. Waldemar Wysokiński pisze, pani Blanko, co z naszymi działkami? Kiedy notariusz? No właśnie, bo zwłaszcza tutaj to będzie istotna kwestia, jak 15 października coś pójdzie nie tak.
Trzeba do tego tematu jak najbardziej wrócić. No dobrze, to w takim razie mamy wierzenia, sferę wierzeń, to może teraz przejdźmy do sfery praktyk. Czy możesz troszkę opowiedzieć o rytuałach i praktykach religijnych tych ludów, o których mówimy? Okej. Standard. Nie rekonstruujemy na podstawie pozostałości w innych tradycjach. To już jest chyba oczywiste dla wszystkich. Tutaj jest trochę łatwiej, ponieważ mamy jakieś jednak pozostałości tych praktyk w materiale archeologicznym. Mhm. Na przykład widzimy, co było składane w ofierze. Tak? Więc mamy taki pierwszy bardzo ważny element, jakim jest rytuał ofiarny. Ten rytuał ofiarny w większości przypadków obejmuje bydło, w tych tradycjach, które mamy pisane, tak? Czyli są to ofiary z krów, po prostu z dyków często. W tej tradycji, jakby już wcześniejszej pewnie, mamy bardzo często konie. To znaczy wśród tych praindoeuropejskich ludów stepowych często tam te konie również się znajduje jako ofiary gdzieś tam w grobach, czyli być może związane z pochówkiem jakiegoś tam wojownika. Także mamy ten element, jest to ofiara zwierzęca, ofiara z konia, która później bardzo mocno związana jest z władzą. Widzimy ten motyw ofiary z konia na takich dwóch skrajnych właśnie obszarach, jak z jednej strony Indie, gdzie mamy Ashwamedhę, bardzo ważny rytuał związany z umacnianiem władzy, polegający na tym, że się poświęcało konia, on sobie przez rok wędrował, władca mógł w tym czasie wędrować za nim i tam, gdzie ten koń się pojawił, to było królestwo tego władcy. Później koń był zabijany, składany w ofierze, różne dziwne rzeczy się tam działy. Natomiast mamy też takie elementy tradycji celtyckiej, także mamy na pewno ofiary zwierzęce. Ofiary zwierzęce, przede wszystkim z bydła, również z koni. Kult ognia, bardzo zauważalny, który przyjmował takie formy, no zinstytucjonalizowane. Cały rytuał wedyjski jest rytuałem, który dzieje się wokół ognia. Również mamy w tradycji perskiej przecież, zoroastryzm, później też o ten ogień dba szczególnie. Mamy, może tego nie widać u Paradowskiego, ale na przykład w tradycjach rzymskich, greckich mamy bardzo dużo elementu kultu ognia. Tego nie widać w mitologii, w mitach, ale jak sobie popatrzymy właśnie na praktyki rekonstruowane z materiału archeologicznego czy jakieś zapisy, nie wiem, z inskrypcji, to ten kult ognia tam jest bardzo widoczny. Czy również tego ognia domowego, czego przykładem są na przykład Westalki, tak? Mm-hmm. Także mamy kult ognia, rytuał ofiarny, spożywanie różnych substancji halucynogennych albo psychoaktywnych. Mamy to i w tradycji germańskiej, mamy to i tutaj gdzieś u Słowian, mamy oczywiście somę w Indiach, o której też już mieliśmy okazję mówić. I często, natomiast soma no, nie jest praindoeuropejska, nie? Ona została potem tłoczona gdzieś po drodze i utożsamiona z czymś innym, to znaczy utożsamiona z miodem, alkoholem miodowym takim, który pewnie był właśnie przez praindoeuropejczyków wykorzystywany. Także tak to wygląda. No i mamy też ten bardzo ważny motyw powiązany z tymi substancjami, czyli przekonanie, że istnieje nektar nieśmiertelności, który jest rozpowszechnionym wierzeniem właśnie na obszarze indoeuropejskim. Czyli mamy go oczywiście pod postacią ambrozji, nektaru w tradycji śródziemnomorskiej i pod postacią amryty, czyli właśnie nektaru nieśmiertelności w tradycji indyjskiej. Co jeszcze? Na pewno takim elementem praktyk z dużym prawdopodobieństwem były społeczności, stowarzyszenia młodych mężczyzn, którzy po zakończeniu nauki, a przed rozpoczęciem życia rodzinnego, no, szli do takiego wojska trochę, tak? To znaczy były to grupy inicjacyjne, gdzie w dużej mierze pewnie utożsamiano się, czy prowadzono tryb życia mający symbolizować życie wilków, niedźwiedzi, jakichś takich zwierząt właśnie bardziej drapieżnych. I być może właśnie te stowarzyszenia młodzieży były właśnie taką forpocztą, również militarną tych grup indoeuropejskich, że oni po prostu musieli przez tam x lat, zanim założyli rodziny, sobie razem wojować, tak, i zdobywać świat. Także myślę, że to jest ważne. Jest też taka teoria o trójpodziale funkcji w indoeuropejskim świecie,
że mamy tę funkcję związaną z władzą i wiedzą, i magią, i prawem. Później mamy tę funkcję związaną z walką, z wojną i trzecia to ta funkcja właśnie taka produkcyjna, związana z rolnictwem. Ona bardzo często się pojawia w kontekście indoeuropejskim, jej autorem był, rozwinął ją tak naprawdę socjolog i religioznawca Dumézy. Tutaj ona trochę odchodzi do lamusa, ze względu na to, że w zasadzie większość społeczeństw na świecie ma taki trójpodział i trochę to jest potem doszukiwanie się na siłę w każdej bajce, w każdym micie, w każdym, nie wiem, strukturze społecznej tych trzech funkcji i określanie ich jako jakieś indoeuropejskie. Tomasz Szendralewicz pisze, mitologie germańskie są stosunkowo szeroko opisane, a słowiańskie szczątkowo. Stosowanie wynalazku pisma nie pomogło, więc na ile można przyjąć wiarygodność przekazów z drugiej ręki? No to jest duży problem, tak? Ponieważ nawet te mitologie germańskie są, no niby są opisane szeroko, ale też w olbrzymiej większości tam mamy interpretację Christiana, tak? Gdzieś to jest wszystko wpisane w tę narrację chrześcijańską, szuka się tych analogii chrześcijańskich, albo z kolei często mamy tak, że mamy tę interpretację grecką, tak? Jeszcze z czasów starożytnych, gdzie autorzy ze świata śródziemnomorskiego, nawet spotykając, nie wiem, Tytów czy kogoś innego, innych Indoeuropejczyków, opisywali ich wierzenia przez pryzmat swoich wierzeń. Także trzeba być tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo ostrożnym. Jeśli chodzi no właśnie o takie rekonstrukcje, to pamiętamy wtedy, że badanie pisma, zapisków, tak, jakichś materiałów pisanych, źródeł pisanych, jest tylko jednym komponentem takiej rekonstrukcji. Oprócz tego musimy sobie dołożyć właśnie archeologię, musimy sobie dołożyć rekonstrukcje językowe, jakichś słów, terminów. Często takie rzeczy gdzieś tam przetrwały właśnie w imionach, w nazwach, w toponimach, tak, w nazwach miejsc. Także tutaj trzeba być ostrożnym i rzeczywiście też taką ostrożność bym podtrzymywał. Też bardzo uważam, dobrze jest mieć dystans do ludowych wierzeń europejskich jako podstawy do rekonstruowania rzeczywistości indoeuropejskiej czy przedchrześcijańskiej. Mm-hmm. Bo też mamy taką tendencję, że wszystko, co jest ludowe, to jest przedchrześcijańskie i tak dalej, nie? I tutaj też trzeba być ostrożnym, no bo rzeczywistość się zmienia. No nie możemy sobie zakładać, że wieś jest niezmienna. Na pewno zmienia się wolniej w przestrzeni tutaj jakiejś na przestrzeni wieku. Ale czasami są takie zapędy, żeby, nie wiem, na podstawie jakichś wzorków wycinanek kurpiowskich rekonstruować kosmologię prasłowiańską, tak? No, trzeba być ostrożnym. Okej, można na to patrzeć, rzeczywiście analogie ludowe to są ważne rzeczy, ale dużo, dużo trzeba brać pod uwagę różnych źródeł, żeby się pokusić o jakiś tam nawet niespójny obraz. Agnieszka Kowalska napisała, nie wiem, czy do końca rozumiem ten komentarz, jak się wężowa istota splata z mezopotamską Tiamat, ukrytą w Biblii w etymologicznie powiązanym Tochu bezładem, walka z żeńskim wodnym smokiem wężem, z patriarchalnym bóstwem męskim. Nie wiem, czy ja dobrze... Ja bym był na pewno ostrożny też, jeśli chodzi o taką narrację, która była bardzo silna, że Indoeuropejczycy to patriarchat, a wcześniej był matriarchat i potem, nie wiem, oni przynieśli bóstwo gromu, a wcześniej była bogini matka. No ale to jest bardzo popularne, aczkolwiek odchodzi się już od tego. To jest bardzo popularne, to Maria Gimbutas, taka ważna archeolożka, to tam zaproponowała, że właśnie cała ta wszystkie te wierzenia starej Europy były matriarchalne, a potem przyszedł patriarchat indoeuropejski. Nie do końca. Zapewne te wszystkie ludy staroeuropejskie też były patriarchalne, też nie ma co się tutaj oszukiwać. Może rzeczywiście te proporcje się trochę zmieniały, ale no mówię, jeżeli przyjmiemy, że to były elity jakieś tam mówiące językiem indoeuropejskim, no to równie dobrze ta struktura rodziny pewnie też mogła sobie pozostawać bez zmian. Ja tutaj byłbym bardzo ostrożny, żeby taką wizję narzucać. No i rzeczywiście jest kwestia tego, że walka z wężową istotą nie jest tylko, powiedziałbym, indoeuropejskim motywem. I tutaj wchodzi nam już kwestia właśnie tego przejścia piętro wyżej.
No właśnie, bo Agnieszka teraz, sorki, przepraszam, Agnieszka Kowalska pisze teraz powiązanie smoka indoeuropejskiego z mitologią semicką. Znaczy przede wszystkim sam motyw tego smoka, on nie jest dokładnie tylko, on jest nie tylko semicki, ponieważ mamy tu już tradycję sumeryjską, a Sumerowie byli ludem X, tak? W sensie nie byli semitami. To była tradycja jakaś jeszcze, czy w sensie lud jeszcze inny. I tutaj wchodzi nam właśnie, wchodzi nam w grę ta kwestia piętra wyżej. Mhm. Czyli żeby przejść od tych Indoeuropejczyków jeszcze wyżej i zobaczyć, czy wiele z tych motywów nie przetrwało też w tradycjach właśnie drawidyjskiej, semickiej i innych. Jest taka propozycja, nie będziemy się nad nią rozwodzić, ale jest to propozycja bardzo poważna. Taki wybitny, chyba jeden z najwybitniejszych indologów, profesor Witel z Harvardu, pochodzenia niemieckiego, właśnie coś takiego zaproponował. On napisał książkę The Origin, albo Origins, Origins chyba, of World Mythology, gdzie starał się właśnie pójść na ten, znaczy wejść na te piętro wyżej i pokazać, że większość z tych motywów występuje jeszcze wcześniej. To nie oznacza, że są zupełnie powszechne, ponieważ nie ma ich na przykład w mitologiach Afryki subsaharyjskiej. Że tutaj moglibyśmy wskazać moment dziejowy w migracji ludności, gdzie takie motywy pojawiły się po raz pierwszy i były rozpowszechnione, dlatego są powszechne w Eurazji, ale nie są na przykład nie są powszechne w Australii, u ludności aborygeńskiej czy u tych ludów Afryki subsaharyjskiej. Także tutaj między innymi ta walka ze smokiem jest jednym z takich motywów, które on by chciał widzieć jako jeszcze starsze. Także można przypatrzeć się tej teorii Witela, jeśli ktoś ma ochotę, to może sobie poszukać tej książki. To jest taka bardzo poważna propozycja, w zasadzie pierwsza od czasów Eliadego, próba jakiejś takiej syntezy tych dziejów religii, zaproponowania jakiegoś schematu na taką gigantyczną skalę. Oczywiście jak każde przedsięwzięcie tak wielkie, tym bardziej zrobione przez jednego człowieka, ma masę tam niedociągnięć, ale warto na pewno popatrzeć sobie na to. Ciekawe. Agnieszka Kowalska, uśmiech, dziękuję. Dzięki Agnieszko, że bierzesz udział w rozmowie. Dzięki za pytanie. Już rozumiem, o co chodziło. Trochę się zgubiłam w konstrukcji, ale to już moja wina. Dobrze, to Krzysiu, kończąc, dużo się bardzo mówi o wyjątkowości tych ludów indoeuropejskich. Wiemy do jakiego rozwoju, jakich ideologii może to prowadzić, niestety. I teraz, czy możesz właśnie odnieść się do tego twierdzenia o szczególnym znaczeniu kultury, może dziedzictwa indoeuropejskiego dla rozwoju ludzkości? Myślę, że... poczytam komentarz. Tak, i myślę, że ta teoria nostratycka prędzej czy później wejdzie do mainstreamu jakoś, bo ona jest logiczna, ale dobra, to już moje tutaj poglądy okołonaukowe. Z tym dziedzictwem to myślę, że trzeba by, no poza tym, że trzeba być ostrożnym, żeby nie popadać w jakieś tam rasistowskie teorie i tak dalej, co jest samo sobie jasne, to tak naprawdę niewiele jest tych elementów, które by jakoś szczególnie tutaj niesamowicie wiele wnosiły. Tak, na pewno bardzo wielką rolę odegrały ludy indoeuropejskie w tworzeniu struktur państwowych, czyli właśnie w tworzeniu takiego społeczeństwa, które po prostu będzie ustrukturyzowane, które będzie jakoś tutaj łatwiejsze do zarządzania, będzie zhierarchizowane. To może być plusem, może być minusem. Możemy wszyscy wielbić egalitaryzm, ale na pewnym poziomie rozwoju no, ta specjalizacja pracy była oczywista, tak, i była faktem. Także tak to wyglądało. Z pewnością dużą rolę tutaj odegrały te ludy, niosąc technologie związane z rydwanem, z walką, z w ogóle końmi, tak? Także tutaj były te elementy bardzo, bardzo ważne i no pewnie dlatego odnieśli oni tak olbrzymi sukces, bo dysponowali technologią wojenną, która umożliwiała im stawanie się elitami w bardzo szybkim tutaj czasie.
Także pewnie takie kwestie technologiczne, przełożenie na sprawy społeczne, a czy to był rozwój, czy nie rozwój, no to już jest, powiedziałbym, interpretacja każdego z nas. Na tyle. Nie wiem, czy mam jakiś jeszcze pomysł na dziedzictwo indoeuropejskie niesamowite. Chyba nie. Dobrze, w takim razie bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Gutowski, indolog i religioznawca, był naszym dzisiejszym gościem. Jesteśmy umówieni na zapożyczenia językowe, więc jakoś pewnie koło października się zobaczymy. Także dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia. Wam też mówię do zobaczenia, teraz krótka przerwa na muzykę i wracamy do programu Azja Incognita. Witold Bereś i Marcin Celiński ponad krakowsko-warszawskimi podziałami łączą swe publicystyczne siły, aby pokazać, co z tą Polską i co w tej Polsce. Głównie ze sobą, choć czasem z gośćmi.
Nieważne, czy wolisz wawelskiego smoka, czy kolumnę Zygmunta, bo co niedzielę od 20 w Resecie Obywatelskim pokażemy, że Kraków-Warszawa to wspólna sprawa. Dzień dobry, dzień dobry. Niedawno koreańska posłanka przyszła do parlamentu ze swoim dzieckiem, więc ja mogę w telewizji występować z moim dzieckiem. O, proszę bardzo, bo to jest straszna rozpacz była, więc musi być chwileczkę tutaj z nami. Przywitaj się grzecznie. On ma straszne parcie na szkło, wiecie, po mamusi ma tak. Słuchajcie, jeżeli ktoś... A, już się znudził. Jeżeli ktoś dopiero teraz włączył kitku, pisze Maciek, tak jest. Słuchajcie, jeżeli teraz dopiero się włączyliście, to przepraszam, będzie teraz robił płacz. Nie przyjmujcie się tym, mu się tutaj krzywda nie dzieje, po prostu woła mamę do zabawy. No cóż, tak to jest być matką. Grzysiek, gdy wam... O, poczekajcie, koty. Koteczek, teraz mam trzeciego kotka, który sam przyszedł do mnie i został. Też taki rudzielec piękny. No, Grzesiu, muszę powiedzieć, że ten rudzielec, którego przed chwilą widziałeś, to też sam do mnie przyszedł i został. Po prostu stwierdził, że spoko jest ta chata. I ta baba też w sumie może być, na matkę się nada. No i tak 3 lata już sobie razem żyjemy i to jest super fajna rzecz w moim życiu. Dobra, więc jeżeli teraz się dopiero włączyliście, to proponuję wam odsłuchać od początku, bo naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Ja też chyba jeszcze raz jej odsłucham, bo mam wrażenie, że troszkę rzeczy mi umknęło. Tomasz Drelewicz, kuweta, paciorek i spać. Jeszcze jest dobra nocka, jeszcze pewnie na okno czas wskoczyć, pooglądać dobranockę. Kontrola rodzicielska oczywiście włączona, spokojnie, babcia czuwa. To teraz przejdziemy do innego tematu, chociaż też religijnego, bo dzisiaj właśnie kończy się pierwszy dzień bardzo ważnego święta szyickiego, o którym w Polsce, jak tak pomyślałam sobie 2 dni temu, jak już zaczęłam na Twitterze widzieć zdjęcia z pielgrzymki. Teraz mam sierść, przepraszam. Pomyślałam, że kurczę, Blanka Kociara, no zrobił ze mnie kociarę, wcześniej byłam siarą. Pomyślałam sobie, patrząc na Twittera, oczywiście nie polskiego, że nie mówi się w ogóle w Polsce o tym święcie, że nie ma żadnych artykułów o Aszurze, o święto Aszura, o święcie Aszura, które odbywało się dokładnie 40 dni temu, jednak się mówi, a tutaj nic, cisza. Nawet stwierdziłam, że wam o tym święcie opowiem. Jeśli chcecie zobaczyć zdjęcia, to zapraszam was na Kulturazję. Nie wiedziałam, czy w Resecie można je pokazać, bo to nie są moje zdjęcia. Ale żeby powiedzieć, i mówię o Arbain, święcie, zaraz wytłumaczę, o co chodzi w nazwie tego święta. Natomiast chciałabym, żeby... Muszę wam wytłumaczyć, żeby wytłumaczyć, o co chodzi w ogóle w tym święcie, no to trzeba się cofnąć o prawie... o ile... o 1400 lat, prawie 1400 lat, bo do 632 roku naszej ery. Wtedy zmarł prorok Muhammad. No i co się zdarzyło?
zdarzyło się to, co się zazwyczaj dzieje, bardzo często dzieje po śmierci władcy. No oczywiście Mahomet nie był stricte władcą, ale był przywódcą ówczesnej gminy muzułmańskiej, więc doszło do konfliktu o władzę. Znaczna część muzułmanów uważała, że schedę, władzę po Mahomecie powinien przejąć Ali, zięć Mahometa, mąż jego ukochanej córki Fatimy, no i też bardzo, bardzo bliski współpracownik przez to Mahometa, i że on powinien zostać halifą, on powinien przejąć godność halifa. To halifa po arabsku oznacza dokładnie następcę, więc każdy kolejny później teoretycznie nie był nazywany kalifem, tylko halifa, halifa, czyli następcę, następcę, halifa, halifa, halifa i tak dalej. No oczywiście to się z czasem skróciło do kalifa. Natomiast, zwolennicy Alego nazywani byli Shiat Ali, dosłownie stronnictwem Alego, i stąd się później wzięła nazwa szyici, ale to za jakiś czas dopiero. Na razie mamy ten problem, że są muzułmanie, którzy popierają Alego, a są tacy, którzy uważają, że najbliżsi, super najbliżsi współpracownicy Mahometa powinni przejąć po nim władzę. No i ta opcja wygrała, dlatego kolejnymi kalifami zostali Abu Bakr, Omar i Usman. Natomiast i dopiero po nich został Ali. No przecież Mahomet na Al-Buraku wjechał do nieba. No ale na ziemi go nie było. No ta nocna podróż do nieba to troszeczkę wcześniej, to jeszcze za życia. Tak, ale więc Ali był dopiero piątym kalifem, już nazwijmy to. Tak, taki boski koń, wiem. Al-Burak to od razu oznacza świetlisty, nie ma nic wspólnego z warzywem, od razu mówię. Oznacza świetlisty. Dobra, więc tak, Ali zostaje kalifem, już stosując tą nazwę, ale rząd sprawuje bardzo krótko, tylko 5 lat. Po jego śmierci tytuł halifa przechodzi w ręce Muawii, wodza z dynastii Umayyadów, i on rzeczywiście zapoczątkowuje wcale nie tak znowu bardzo długo panującą dynastię Umayyadów. Natomiast oczywiście zwolennicy Alego chcieli dla jego dzieci następstwa władzy, ale między innymi młodszego z synów Husajna, który i stał się jak gdyby przyczynkiem do święta, o którym mówię. No ale niestety wojska Muawii pokonywały zawsze wojska tegoż Husajna ibn Alego, dokładnie w 61 roku tego roku kalendarza muzułmańskiego, a konkretnie w 680 roku naszej ery doszło do bitwy pod Karbalą, gdzie zginął właśnie Husajn ibn Ali w bitwie pod Karbalą. Sorry, ale
Tylko nie mahometanie, Tomasz Szyndralewicz. Bardzo proszę, nie używajmy słowa mahometanie, bo to sugeruje, że oni wierzą w Mahometa jako w Boga, a to absolutnie nie jest. Za coś takiego można dostać fangą w nos, bo jest to sugerowanie, że islam jest religią politeistyczną, a to jest największy grzech. To jest shirk, czyli przydawanie Bogu towarzyszy, czyli politeizm. Także tylko ostrzegam, że absolutnie nie wolno mówić. Wiem, że tak się kiedyś mówiło, ale nie, tego nie używamy. No dobra, więc pod Karbalą wojska Husajna ibn Alego pokonał z kolei kalif Jezid właśnie z dynastii Umayyadów. Tam później strasznie okaleczono ciało Husajna, wystawiono jego głowę na widok publiczny. No dosyć paskudna sprawa. Zresztą nie tylko sam Husajn zginął, ale większa część jego rodziny. Także to była klęska straszliwa. Skłak, to do dzisiaj się nie przynajmniej teologicznie nie otrząsnęli i to jest clue dwóch świąt, o których dzisiaj już wspomniałam. Bitwa pod Karbalą de facto stała się, jakby to powiedzieć, takim przyczynkiem do skrystalizowania społeczności szyickiej i ukształtowania się szyizmu jako odrębnego odłamu islamu. Więc jest niezwykle ważna dla tożsamości szyickiej. Na pamiątkę, też pamiątkę to brzmi, dobrze, dla upamiętnienia wydarzeń pod Karbalą, co roku szyici na całym świecie obchodzą święto Aszura. Ja o tym mówiłam rok temu, więc musicie znaleźć sobie ten odcinek. Dires 12, ale faktycznie to Muhammad jest Bogiem muzułmanów. Nie. Absolutnie nie wolno czegoś takiego mówić. Dires 2 to jest kłamstwo. Nie, Mahomet jest wysłannikiem Boga, a nie Bogiem. Bogiem jest Bóg, Bóg z dużej litery po arabsku. Allah. No właśnie, Piotr Strychalski, dziękuję. I teraz Aszura. Ja miałam przyjemność, nie kłamaną przyjemność, oglądać święto Aszura w Indiach, akurat w Indiach. Gigantyczne święto, w którym muzułmanie, szyicy muzułmanie wyrażają żal, skruchę za to, że ich przodkowie doprowadzili do śmierci Husajna, że nie byli w stanie obronić swojego przywódcy, wnuka proroka, czyli Husajna ibn Alego. I to jest Dires, wypisujesz jakieś kompletne bzdury, już nawet się nie będę do tego odnosić, ale lepiej troszkę posłuchaj i poczytaj. Aszura często jest, jeżeli już się o niej mówi, to często się mówi jako o święcie biczowników, bo faktycznie uczestnicy tego przemarszu po mieście biczują się i to tak bardzo mocno, oni się bardzo w tym zapamiętują. Natomiast 40 dni później, 40 dni później, jako że w islamie żałoby obchodzi się właśnie 40 dni, 40 dni później w szyizmie mamy święto Al-Arba'in. Dosłownie oznacza to 40, tak? Czyli odnosi się do tych 40 dni żałoby. Wiem, kotek woła, przepraszam, on się teraz chce bawić. Przepraszam Was bardzo za to. Blanko, olej, czat, masz swoje audycje. Tak, masz rację, Piotr, tylko wiecie, tam czasami są bardzo fajne pytania zadajecie, więc chciałam... Dobra, no więc olewam czat.
To święto, Alar Bahrin, wyznacza koniec żałoby po Husajnie. Już jest zakończony ten czas i odbywa się dwudniowe święto w tym roku. Aha, no i podobnie jak Aszura, jest to oczywiście święto ruchome, wyznaczane na podstawie kalendarza księżycowego, w związku z czym co roku wypada innego dnia. Znaczy czasami się może pokryć oczywiście, ale to po jakimś długim czasie. W tym roku wypada 5 i 6 września, czyli dzisiaj się zaczyna. Ono się oczywiście wiąże z modlitwami w meczetach na całym świecie, w szyickich, oczywiście, w szyickich meczetach, nabożeństwa, modlitwy, kazania specjalnie z tej okazji, małe procesje, także spektakle, które stanowią rekonstrukcję życia Husajna oraz wydarzeń pod Karbalą. Natomiast to, z czego... Aha, no i podobnie jak kiedyś opowiadałam Wam o Ramadanie, że Ramadan jest takim okresem wzmożonej działalności charytatywnej, to tak samo jest w czasie Al-Arba'in. To też jest czas, kiedy muzułmanie bardzo chętnie niż zwykle angażują się w działalność dobroczynną. Natomiast to, z czego rzeczywiście Al-Arba'in jest znane, to wielka pielgrzymka. To jest jedna z największych, jeśli nie największa pielgrzymka pod względem liczby uczestników oczywiście na świecie. Według szacunków w tym roku bierze w niej udział od 15 do 25 milionów szyitów. Oni przyjeżdżają z całego świata, zwłaszcza tym bardziej, że w ostatnich latach mamy dosyć ciekawą sytuację, bo Al-Arba'in za czasów Saddama Husseina była zakazana po prostu. Oczywiście szyici zawsze mieli problem z podróżowaniem, bo ja nie powiedziałam ważnej rzeczy, ten czat mnie tutaj rozbił, nie powiedziałam skąd się w ogóle to święto wzięło. Otóż ponoć już w latach 80. VII wieku, tak, VII, dobrze liczę, czyli nie tak znowu długo po śmierci Husajna, jeden z towarzyszy proroka Mahometa, czy Muhammada, jak powinno się nazywać proroka, odwiedził grób Husajna w okolicach Karbali i tam spotkał kuzynów Husajna, część jego rodziny, wiele kobiet także. Jabir al-Abd Allah chyba się nazywał ten towarzysz, towarzysz Mahometa. Przepraszam, bo to jest fajny komentarz, te magiczne 40 występujące w wielu bajeczkach, wspaniale wyjaśnia doktor Niesiełowski z Pano. Biblista chyba, ale taki prawdziwy, nie klęczkowy. Tak, ja doktora Niesiołowskiego, książki doktora Niesiołowskiego z Pano serdecznie Wam polecam, są świetne. Jest naprawdę, to jest naprawdę kopalnia wiedzy. No ale wracając do Karbali w latach 80. VII wieku, tenże Jabir miał się dowiedzieć o śmierci Husajna dzięki boskiemu znakowi. No i przybył odwiedzić grób, gdzie spotkał właśnie część pozostałą przy życiu, część rodziny. Tego Husajna i był tam na pewno syn, jeden z synów.
No i ponoć to był ten pierwszy pielgrzym, który zapoczątkował tradycję pielgrzymki. Ta pielgrzymka nie zawsze była dla szyitów łatwa. No, no, większość stanowili sunnici, ten teren był sunnicki, w związku z czym sunnici bardzo często wręcz atakowali pielgrzymów szyickich. Tak jak powiedziałam, za czasów Saddama Husseina przez prawie 3 dekady, dobrze liczę, było po prostu zakazane. Ta pielgrzymka była zakazana. Natomiast od momentu bardzo szybko wróciła po tym, jak reżim Saddama Husseina został obalony. Natomiast zauważyli badacze, faktycznie liczby to pokazują, że ona w ostatnich latach z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. I ta liczba pielgrzymów z roku na rok rośnie. Jeśli chodzi o trasę, to bardzo często przychodzą, pielgrzymują ludzie, Irakijczycy z nawet bardzo odległych miast. Taka najpopularniejsza trasa to jest trasa Najaf Karbala. Bardzo często właśnie też w ogóle pielgrzymi nawet, na przykład z Iranu, co ciekawe, w tym roku chyba około 1,5 miliona z samego Iranu ma przybyć, albo nawet jeszcze więcej. Najpierw wyrusza do Najafu, które jest równorzędne z Karbalą pod względem świętości dla muzułmanów. Więc najpierw jest Najaf i się idzie do Karbali i to według oficjalnych źródeł zajmuje około 3 dni. Oczywiście każdy też idzie w innym tempie, bo przecież uczestniczą w tym kobiety, w tej pielgrzymce kobiety, dzieci. W tym roku jedna z agencji informacyjnych irańskich pokazała bardzo dużo zdjęć właśnie dzieci, które idą w pielgrzymce, idą osoby z niepełnosprawnościami, często dokładnie, dosłownie idą, bo widziałam zdjęcia z poprzednich lat i z tego. Direz 12 mnie chce dzisiaj chyba wyprowadzić z równowagi. Na przykład z amputowaną nogą, weteran wojenny, też na wózkach inwalidzkich. Także no, relacje, bo wiele osób relacjonuje na Twitterze przebieg swojej pielgrzymki, no takie są mocne momentami. Na drodze tej Najaf Karbala ustawiają się szyicy wierni. Kapitan Stratford, dziękuję. Ustawiają się szyicy wierni. Też bardzo często są to dzieci. Też widziałam takie filmiki. Z darmowym jedzeniem i piciem dla pielgrzymów. I to naprawdę jest darmowe. Też widziałam zdjęcia z tegorocznej pielgrzymki z polewania wodą. No jest gorąco, jest ciągle w Iraku, jednak jest gorąco, więc ze szlauchów polewa się pielgrzymów dla ochłody. Zabawki dzieciom się wręcza, takie często własnoręcznie robione lalki, jakieś pluszaki. Też są stacje reperowania butów, czy też czyszczenia butów. No jednak 3 dni może zniszczyć buty, a niektórzy idą dalej, na przykład z Iranu, prawda? No jednak jest to troszkę dłużej. Też pytanie, jak wcześniej, skąd z Iranu wyruszyli. No, nieważne, w każdym razie te buty też można naprawić. Oczywiście wszystko za darmo, też tam można znaleźć nocleg, tam są osoby, które oferują darmowy nocleg dla pielgrzymów, albo chociaż prysznic, czy miejsce, w którym można się troszkę wyspać. Także
No ta podróż jest przez ludzi, przez współwyznawców ułatwiana, jak to tylko możliwe. Wreszcie przybywa się dzisiaj, tak, to jest 5 września, ale na samo Al-Arba'in przybywa się do Karbali. No i tam w meczecie, najważniejszym meczecie Husajna jest, odmawia się modlitwę Ziyarat Arba'in. W tej modlitwie potwierdza się przywiązanie do ideałów Husajna, imama przecież Husajna. Wskazuje się go jako dziedzica przesłania niesionego przez wszystkich proroków, łącznie z Noe, Adamem, oczywiście począwszy od Adama przez Noego, Mojżesza, Jezusa, na Mahomecie kończąc, na pieczęci proroków kończąc. Dlaczego ja chciałam Wam o tym opowiedzieć? Bo bardzo często, jeśli mówimy o, myślimy islam, to myślimy o sunnizmie. Natomiast szyici to jest chyba nawet 20% wyznawców islamu. W tej chwili nie pamiętam tych dokładnych danych, ale jest to prawie 20%. Więc dobrze znać ich odmienność, dobrze jest poznawać tę religijną, doktrynalną odrębność. Mam nadzieję, że teraz troszkę bardziej innym okiem spojrzycie na to. Spojrzycie, tak. Tomasz Szyndralewicz, maratończycy też pożywiający się po drodze i polewani wodą też upamiętniają ważne wydarzenie. No tak, oczywiście, że tak. O ile pamiętam, tam też jest 40, prawda? Coś tam, maraton ma 40 parę kilometrów? Chyba tak. No ale to oczywiście jest i zupełnie inna 40. Także dzisiaj w Karbali, no, widziałam zdjęcia, no wspaniałe, po prostu widać, że są tłumy ludzi. Widziałam też zdjęcia z granicy iracko-irańskiej. No, Karbala chyba przeżywa rzeczywiście oblężenie dzisiaj. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła zobaczyć to na własne oczy. Słuchajcie, na pewno w najbliższym czasie 42, Gnodar, bardzo dziękuję, 42 kilometry liczy maraton, jasne. Na pewno we wrześniu, to co będzie jeszcze we wrześniu, to audycja o Syrii w kontekście książki Idąca, która w przyszłym tygodniu ukazuje się nakładem wydawnictwa Sonia Draga. Nie wiem, czy uda się w 12, mam nadzieję, bo rozmawiam z tłumaczem. Jutro ta książka będzie u mnie, więc będę już czytać, nie mogę się doczekać, ale PDF nie. Będzie też, bo wiem, że pani Agnieszka, niezwykle sympatyczna osoba, zdaje się, z wydawnictwa Sonia Draga, dorzuciła do paczki jeden egzemplarz specjalnie dla Was, więc będzie można tę książkę zdobyć. Piotr Strychalski, wydawnictwo Sony solidne jest. No właśnie, to jest ciekawe wydawnictwo, bo oni wydają bardzo, co pewien czas, wydają bardzo ciekawą literaturę, brzydko mówiąc, orientalną. I ona niestety przechodzi bez echa jakoś, w związku z czym stwierdziłam, że najwyższy czas troszeczkę więcej o tym mówić. No mam tutaj świetną okazję, także będziemy mówić o tej książce, mam nadzieję, że z tłumaczem, którego znacie, bo już był kiedyś w programie. Także to na pewno będzie. Mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać o Iranie. Zbliża się
Straszna rocznica śmierci Maxy Amini. Dzisiaj widziałam, że wujek Maxy został aresztowany. Muszę doczytać, o co chodzi, ale no, Iran się przygotowuje do tej rocznicy. I tak, Grzesiek Dywan, właśnie, muszę zadzwonić do Kamili Junik. Tak, będzie. Także to jest najbliższy plan. Jeśli chcecie zdobyć książkę idąca fantastycznej pisarki, reporterki, no to zapraszam do któregoś z kolejnych odcinków Azja Inkognita. A zapraszam i tak nawet, jeśli nie chcecie zdobyć książki, tylko chcecie po prostu tutaj w społeczności naszej małej, orientalnej być. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, dziękuję Maćkowi za realizację, dziękuję też Marianowi Balcerkowi, który był sponsorem odcinka, wpłacił pieniądze na to, żebyśmy tutaj mogli być. Pamiętajcie, że Wasze wsparcie jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Mamy duże plany sprzętowe, bo wiecie, że tutaj trochę trzeba kupić tego sprzętu, nie? Także bardzo dziękujemy za każde wpłaty, udział w zbiórkach czy na Patronite. Dziękuję Wam bardzo i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Reset Obywatelski.